www.e-kolo.pl. Przede wszystkim musimy sobie zdawać z tego sprawę, że bakteria Legionelli to nie jest problem jak gdyby sieci wodociągowych. Dlaczego? Przede wszystkim z dwóch powodów. Pierwsze to jest temperatura wody, którą od nas wychodzi, bo musimy sobie zdawać sprawę, że woda zimna, którą Państwo macie u siebie w kranach, pochodzi od nas z wodociągów. Woda ciepła pochodzi z Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, bo to oni podgrzewają i w tym wypadku ta woda jest podgrzewana, więc to jest już drugi etap. Ci, co mają własne domostwa i sami sobie podgrzewają, to w tym wypadku również mają wodę zimną od nas, a sami sobie podgrzewają. Jeżeli chodzi, i to jest właśnie jeden z powodów, dlaczego wiemy, że legionella nie może występować u nas. Temperatura wody, która jest, wydostaje się z naszych sieci do państwa, to jest między 10 a 12 stopni Celsjusza. A legionella, żeby się rozwijać, potrzebuje temperatury między 25 a 40 stopni, a między 40 stopni a 60, żeby się rozmnażać. Więc jak widać, mówię, no środowisko nie jest odpowiednie dla nich, ale my sobie zdajemy sprawę, bo też są inne mikroorganizmy, które również żyją w wodzie i my cały czas walczymy o to, żeby ich nie było w wodzie i tak jak Państwo jesteście zabezpieczeni poprzez trzy systemy. Po pierwsze to jest dozowanie chloru. Są odpowiednie dawki stężenia, które są ustalone przez państwo, przez Unię Europejską, przez odpowiednie instytucje i my dawkujemy ten chlor, a po drugie to są lampy UV. Lampy UV wybijają większość mikroorganizmów. Na większości zakładów wodociągowych jest jedna taka lampa przed wyjściem na miasto. My zwiększyliśmy to zabezpieczenie do dwóch lamp. Mamy w tej chwili jedną lampę, która jest przed wpłynięciem na zbiornik retencyjny, czyli na to, taką właśnie zabezpieczenie dla naszego miasta i to jest jedna lampa. A druga właśnie jest przy wyjściu na miasto, więc mamy podwójne zabezpieczenie, dlatego też jesteśmy pewni, że woda z naszych wodociągów jest wodą bezpieczną. Ale chciałbym tutaj właśnie też takich parę wskazówek Państwu przekazać, gdzie trzeba warto o tym pamiętać, żeby ustrzec się legionelli, bo niestety legionella jest wśród nas i ona zawsze była. No teraz sytuacja jest ze względu na śmierć tych mieszkańców, że dosyć ostro się o tym mówi, ale trzeba pamiętać przede wszystkim o higienie, o spuszczaniu wody, którą mamy, a jest w zastojach, bo na przykład się okazuje, że wyjeżdżamy na urlopy. Ludzi nie ma tydzień, dwa tygodnie, przyjeżdżamy i od razu korzystamy z tej wody. Nie powinniśmy tego robić. Powinniśmy najpierw spuścić tą wodę, co jest w rurach. Ja wiem, że to jest jakiś koszt, ale tu chodzi przede wszystkim o nasze zdrowie. Podnieść temperaturę na centralnym ogrzewaniu, jeżeli ktoś ma własny piec, przynajmniej do tych 65 stopni, bo to jest temperatura, w której legionella ginie. I gdyby była, nie daj Boże, no to wtedy na pewno zostanie usunięta. A także właśnie w stałych ustawieniach wszystkich naszych kotłów sobie zrobić raz w miesiącu. Są nawet niektóre już takie kotły, które mają ustawienie przeciw legionellozie, że one raz w miesiącu się podłączają na wyższą temperaturę, żeby zabezpieczyć mieszkańców. Ta sama sytuacja jest z klimatyzatorami. Musimy pamiętać o tym, żeby ich czyścić. Wiemy jedną podstawową rzecz, nie zarazimy się legionellą poprzez picie wody, tylko poprzez jej rozkraplanie bardzo drobne, bo w tym wypadku te drobne cząsteczki one wpadają do płuc i one zagrażają naszemu zdrowiu. Jeżeli chodzi o życie, to mówię, no tu jest niestety sytuacja tego typu, że legionella przede wszystkim dopada ze skutkiem śmiertelnym osoby osłabione przy jakichś chorobach plus osoby starsze. Więc wiadomo, musimy przede wszystkim dbać o higienę, dbać o spuszczanie tej wody, przeglądać nasze wewnętrzne systemy centralnego ogrzewania. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o zakład energetyki cieplnej. Z tego co wiem, bo sam byłem w zeszłym tygodniu, to widziałem, że tam wymienniki dbają o bardzo wysoką temperaturę, która wchodzi do obiegu, więc tutaj też nie ma tego niebezpieczeństwa, więc raczej przy zbiorowym zaopatrzeniu nie ma się czym martwić. Prędzej bym się obawiał o tych mieszkańców, którzy chcą zaoszczędzić i robią niższą temperaturę ciepłej wody, około 45-50 stopni, a to jest świetne środowisko dla rozwoju legionelli.